Cześć moi drodzy, bardzo mi miło Was gościć na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o gwieździe zagranicznej z pierwszych stron gazet, z najwyższej półki, ponieważ Nicolas Cage faktycznie przez jakiś czas był gwiazdą numer jeden w Hollywood, a co za tym idzie, jedną z najbardziej majętnych. Jego życie jest bardzo interesujące, nie brakuje w nim ekscesów, a ostatnio mogliście pewnie przeczytać o tym, że niestety roztrwonił swoją gigantyczną fortunę. Jak to możliwe, żeby roztrwonić takie pieniądze, które większości z nas się nie śniły i pewnie nawet nigdy się nie przyśnią? Dziś Wam opowiem, zdradzę Wam też, jak wyglądała jego ścieżka kariery, jak wyglądały jego miłości, bo tych było naprawdę sporo. Najnowsza z nich zresztą rozgrzewa opinię publiczną. A także powiem Wam, jak dziś sobie radzi z tymi długami i czy faktycznie na niewiele dzisiaj go stać. Myślę więc, że warto ze mną zostać do samego końca. Nicolas Cage urodził się 7 stycznia 1964 roku w Long Beach w Kalifornii. Jego mama pochodziła z Niemiec, ale w ogóle cała jego rodzina była bardzo mocno artystyczna. Mama akurat była choreografką, tancerką baletową, która świetnie realizowała się w swojej pracy. Niestety, właściwie przez całe dzieciństwo swoich synów zmagała się z poważnymi problemami psychicznymi. Nicolas Cage w jednym z wywiadów opowiadał o matce. Pamięta, że przez większość jego dzieciństwa była leczona w zakładach psychiatrycznych, gdzie była poddawana elektrowstrząsom. Najdziwniejsze w tym jest to, że nawet kiedy robiło się naprawdę dziwacznie, potrafiłem się oderwać i spojrzeć na to z naukową ciekawością, mówił o życiu z chorą psychicznie matką. Jednak jestem pewien, że miało to na mnie jakiś wpływ. Myślę, że na 1000000% nasze dzieciństwo jest bardzo mocno warunkujące naszą przyszłość, a na dodatek osoba matki ma bardzo duży wpływ na swoje dzieci, więc jeżeli mama ma jakieś problemy, na pewno na dzieciach się to odbija. Mimo wszystko przyznawał w wywiadach często, że to właśnie mama była jego siłą napędową w życiu, ale przede wszystkim w kreatywności, która jest bardzo ważna w zawodzie, który wykonuje. Jego tata natomiast był Amerykaninem włoskiego pochodzenia, scenarzystą, a sam Nicolas wychowywał się z dwójką braci, Christopherem i Markiem, którzy również zajęli się artystycznymi zawodami. Bardzo duża część opieki nad chłopcami spadła na ojca z powodów problemów zdrowotnych mamy. Mężczyzna nie do końca sobie radził z tym zadaniem, dlatego bardzo dużo czasu poświęcał, żeby jego synowie zgłębiali literaturę i sztukę. I to dzięki temu Nicolas otrzymał gruntowne wykształcenie humanistyczne i odstawał pod względem intelektualnym od rówieśników. Rodzina była bardzo wierząca, więc Nicolas został wychowany jako gorliwy katolik. Moment, w którym zapragnął zostać aktorem, nadarzył się dość szybko, ponieważ sam wspominał, że miał wtedy 6 lat i siedział na dywanie przed telewizorem, zastanawiając się, jak sprawić, by znaleźć się w środku. Chciał być jak ludzie z ekranu i zrealizował swoje marzenie dość szybko o tym, by zostać aktorem. Niestety jego rodzice rozwiedli się w 1976 roku. A rodzina nie miała zbyt dobrej pozycji finansowej, dlatego Nicolas, kiedy był nastolatkiem, dorabiał sobie sprzedając popcorn. Szybko jednak udało mu się pojawić na ekranie. Zaraz Wam zdradzę dlaczego. Ale już na początku swojej kariery postanowił przybrać pseudonim artystyczny. A wszystko za sprawą Francisa Forda Coppoli, który był jego wujkiem i znanym reżyserem. Nicolas nie chciał zacząć robić kariery na nazwisku wuja. Nie chciał, by później wszystko w jego życiu było podsumowywane właśnie w ten sposób, że po prostu pochodzi z rodziny, która dała mu kontakty, pozwoliła mu na rozwinięcie skrzydeł w showbiznesie. Chciał, żeby uważano, że zawdzięcza wszystko sobie. Przyjął nazwisko na cześć Luke'a Cage'a, bohatera uniwersum komiksów Marvela. I w późniejszych latach na komiksy będzie dużo wydawał, choć jak sam przyznał w jednym z wywiadów, nie wie dlaczego uważany jest za fana komiksów, bo od dawna żadnego nie miał w ręce. Ciekawe więc. Ale wróćmy do kariery aktorskiej, tej rozpoczętej bardzo wcześnie. A kiedy miał 15 lat, rozpoczął naukę w American Conservatory Theatre w San Francisco. Później studiował aktorstwo u cenionej nauczycielki Peggy Fury. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w wieku zaledwie 17 lat i zagrał w filmie Najlepsze czasy. Już wtedy zdecydował, że aktorstwo to wszystko, czym się chce zająć, więc porzucił szkołę średnią, by móc zajmować się tym w pełni. Ale mimo zmiany nazwiska nie odrzucał wszelkich propozycji stryja, który chciał mu pomóc w karierze. W 1986 roku przyjął, choć niechętnie, rolę w filmie Peggy Sue wyszła za mąż. Wierzcie lub nie, mówił, nie chciałem tego zagrać.
Przeczytałam scenariusz i pomyślałam, że to będzie potwornie nudny film. Ale jego kariera się rozpędzała, dostawał nowe propozycje, grał obok coraz bardziej znanych aktorów. Jednak był bardzo krytyczny wobec siebie. To, co widział na ekranie, nie zawsze mu się podobało. To, co słyszał, jeszcze bardziej. Nie podobał mu się jego głos, dlatego postanowił zmienić barwę głosu i obiecał sobie, że nigdy więcej nie zagra nastolatków, że będzie od tej pory męski. Zawsze wydawało mi się, że mój głos jest mało interesujący. Zachwycałem się natomiast brzmieniem Clinta Eastwooda, Marlona Brando, których można rozpoznać nawet na końcu świata. Starałem się mówić tak, jakbym miał chrypkę. W końcu każda z granych przeze mnie postaci powinna brzmieć inaczej. A później przyszły role, które sprawiły, że poznała go szeroka publiczność. Pierwsza taka rola to rola w Dzikości serca, gdzie dał się rozpoznać poprzez swoją rolę, niejako, ale jednak bardzo pasującą do jego osobowości, jako człowiek indywidualista. Bo mówił, że kurtka ze skóry węża jest symbolem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki. I też na podstawie tego filmu powiedział nieco na temat tego, jak według niego mogą wyglądać związki z nim. Dzikość serca jest dowodem na to, że można być w kimś zakochanym i uprawiać ostry seks. Nie ma w tym przecież nic złego. Miłość jest tu uczuciem wyzwalających w ludzkich sercach skrajne emocje. Od ekstazy po chorobliwą zazdrość. Właśnie dlatego lubię grać zakochanych i trochę romantycznych typów. Mają wielkie możliwości, mówił Cage. A potem były kolejne role, które sprawiły, że zapisał się w naszej pamięci. Między innymi Wpływ Księżyca, Ptasiek. Ale był to aktor i jest nierówny, choć w ostatnich latach faktycznie więcej tych gorszych filmów u niego, ale o tym później. Natomiast nie miał takiej pasy, że wszystko, co zagrał, było dobre. W pewnym momencie oczywiście był aktorem bardzo dobrze opłacanym, bo przyciągał przed ekrany naprawdę dużą publiczność. 4 razy był nominowany do Złotego Globu, 2 razy do BAFTY oraz 2 do Oscara. Udało mu się zdobyć 3 nagrody. Później zdobył także aż 8 nominacji do Złotej Maliny, co było efektem przyjmowania w późniejszym czasie bardziej kiczowatych, niewymagających ról w filmach, które raczej już po przeczytaniu scenariusza wskazywały na to, że nic dobrego dla widza z nich nie wyniknie poza po prostu najzwyklejszą w świecie rozrywką. Nie zmienia to jednak faktu, że w latach 80. był jednym z najpopularniejszych aktorów. I ta dobra pasta utrzymywała się mniej więcej przez 20 lat. W 98 roku odsłonięto jego gwiazdę, słynnym hollywoodzkim Walk of Fame. W latach 90. za jedną rolę mógł inkasować do 20 milionów dolarów. Jego kreacje były naprawdę bardzo dobre. Ja sama znam kilka filmów, które naprawdę świetnie mi zagrały, które świetnie pamiętam. Bardzo często wcielał się w rolę wyrzutków, właśnie takich outsiderów, ludzi bardzo charakternych, innych. Dla mnie rewelacyjna i chyba moja ulubiona rola to rola w filmie Pan Życia i Śmierci. I tak jak wam powiedziałam, 20 lat na szczycie sprawiło, że ten aktor naprawdę był dziany. Mówiąc krótko, hajs się zgadzał. I dlatego trafił na pierwsze strony gazet, kiedy okazało się, że niestety ten hajs przestaje się zgadzać. A to wszystko za sprawą jego niezbyt trafionych inwestycji, choć to jest ładnie nazywane, bo jak wam później wymienię, to być może zastanowicie się, czy na pewno wszystkie te zakupy, o których mówimy, to faktycznie inwestycje. Dziennikarze CNBC podają, że aktor w trakcie swojej kariery zarobił około 150 milionów dolarów, jednak w pewnym momencie miał problemy podatkowe, był winny fiskusowi aż ponad 6 milionów dolarów z tytułu zaległych podatków, co zmusiło go do sprzedaży niektórych swoich dóbr. No i oczywiście wiadomo, jak sprzedaje się na szybko po to, żeby spłacać długi, to nie wybiera się wykorzystnych ofert zakupu, tylko po prostu sprzedaje się od ręki byle szybciej. Aktor w rozmowie z New York Timesem przyznał, że nie żałuje zakupów, bo ma się dobre i złe inwestycje, więc to dość luźne podejście. Ale na co najwięcej w takim razie Cage wydał tych pieniędzy, że później mu brakowało na opłacenie podatków. Wydał m.in. na rezydencję, miał ich ponoć aż 15. Podobno za 7 milionów dolarów kupił także bezludną wyspę na Bahamach. Do tego mniej więcej dochodziło około 50 samochodów, 30 motocykli i 4 jachty. Takie informacje liczbowe znalazłam w artykułach. Myślę, że one mogły się troszkę plus minus, to musimy zakładać, na oko. Podobno generalnie, gdy chciał gdzieś jechać, to nie bardzo interesował go hotel, tylko sobie kupował rezydencję, no bo co się będzie przejmował. Ale to są dość oczywiste inwestycje. Można powiedzieć, że w nieruchomości inwestuje się dość dobrze, bo zwykle wychodzi się na tym na plus, ale właśnie jak mówiłam o tym ekscentryzmie, no to teraz muszą iść za tym dowody.
Mężczyzna kupił grobowiec w formie piramidy, albo na przykład skurczone, zmumifikowane głowy pigmejów. Pierwszy komiks o Supermanie za 150 tysięcy dolarów. I dlatego Wam wspominałam na początku o tych komiksach, że to dość zabawne, że nie uważa się za fana, a wydaje 150 tysięcy dolarów na komiks. Lamborghini po zmarłym szachu Iranu za 450 tysięcy dolarów. Czaszkę dinozaura sprzed 70 milionów lat, ale z tą czaszką to w ogóle było dość zabawnie, bo ponoć Leonardo DiCaprio chciał ją kupić, Nicolas Cage go przebił, ale to był w sumie fart dla DiCaprio, bo potem się okazało, że ta czaszka została skądś skradziona. Ile kosztowała, trzeba było sobie po prostu odpuścić, no bo trzeba było ją oddać. Bardzo dużo też inwestował pieniędzy w różnego rodzaju zwierzęta. Mike Tyson go przebił, jeżeli chodzi o to, ile roztrwonił pieniędzy, ale chyba on chciał przebić Mike'a Tysona, jeśli chodzi o zwierzęta, bo jak wiemy, Mike Tyson miał tygrysy, a na przykład tutaj mieliśmy kobry królewskie, krokodyle i ośmiornice. Ale żeby nie było, że wszystko poszło tylko na takie głupotki, Nicolas Cage znany jest także z działalności charytatywnej i tutaj także nie w ogóle nie przejmował się jakby tym, ile wydaje pieniędzy. Kiedy miał ochotę i czuł taką potrzebę, to wydawał naprawdę bardzo dużo, wręcz grube miliony na wiele organizacji pożytku publicznego, m.in. Amnesty International bardzo dużo od niego pieniędzy dostało. Pewnie wszystko byłoby dobrze, gdyby ta pasja aktorska szła razem z tymi wydatkami. Bo wiadomo, jak się wydaje, tam powiedzmy jakieś 20 milionów dolarów w pół roku, ale w tym czasie zagra się w filmie i dostanie się 30, to jeszcze nie ma takiej tragedii. Jakoś nam się to kalkuluje, chociaż no nie wiem, czy rozsądne, ale wiecie, to już każdy niech sobie ze swoimi pieniędzmi robi, co chce. Natomiast tutaj u Nicolasa Cage'a był taki problem, że on zaczął grywać mniej w pewnym momencie, a potem musiał grać w czymkolwiek, żeby spłacać swoje długi, bo mu się właśnie budżet nie spinał. I w pewnym momencie chyba stał się nieco przerysowany i mówiono o nim, że jest synonimem kiczu, choć wcześniej był uznawany za jednego z najlepszych aktorów, bo chociażby Oscara zdobył w wieku 31 lat, był jednym z najmłodszych ludzi, którzy otrzymali to wyróżnienie, więc super. A tutaj nagle takie tandetne wybory. Krytykowano go m.in. za film Bez twarzy, Drive Angry, Cult. Ogólnie stał się w pewnym momencie człowiekiem memem i dla najmłodszych raczej jest taką osobą, z której bardziej można się pośmiać, niż wydaje im się to być ceniony aktor. No, natomiast no, oprócz ekscentrycznych zakupów ponoć słynie też z ekscentrycznych zachowań i ekscentrycznego podejścia do związków. Faktycznie na ślubnym kobiercu stawał dość często, czasem na bardzo krótko. Ma syna, urodzonego w 1990 roku z nieformalnego związku, a już 5 lat później ożenił się z Patricią. Jednak w 2001 roku doszło do rozwodu. Już rok później poślubił Lisę, córkę Elvisa Presleya. I nie wiem, jak to było oczywiście, natomiast trzeba powiedzieć tutaj o jednej bardzo ważnej rzeczy w tej sytuacji. Nicolas Cage był zawsze wielkim fanem Elvisa Presleya. Kiedy poznał jego córkę, nie wiadomo, czy tak naprawdę zakochał się w niej, czy w samej idei tego, że się hajtnie z córką swojego idola. Jest to możliwe. Jednak w takich wypadkach często wychodzi na jaw niezgodność charakterów, no bo jeśli hajtamy się z jakimś wyimaginowanym obrazem kogoś, no to potem trudno z tym faktycznym kimś żyć na co dzień. I najlepsze jest to, że rozstali się ponoć według plotki z bardzo błahego powodu. Bo aktor chciał kupić auto z limitowanego modelu Ferrari z lat 60., który nie podobał się jego żonie, Lisie. Ponoć córka Presleya miała postawić ultimatum. Albo samochód, albo ja. No i nieco się zdziwiła, bo samochód został, a ona nie. Rozwiedli się w 2004 roku i już 2 miesiące później aktor ożenił się ponownie z Elis, która była kelnerką. Pracowała w klubie nocnym i jakoś zauroczyła go, postanowił związać z nią swoje życie, ale po raz kolejny chyba nie na długo. Myślę, że on już po prostu w pewnym momencie tych związków małżeńskich nie traktował tak całkiem serio. Dowody zaraz. Jednak z tego związku na świecie pojawiło się kolejne dziecko Nicolasa, syn, urodzony w 2005 roku. Niestety para rozwiodła się w 2016 roku. 3 lata później Nicolas Cage wziął ślub i tutaj właśnie mówię o tym niepoważnym podchodzeniu do instytucji małżeństwa, bo o ile tamten związek poprzedni trwał troszkę, to ten niestety zakończył się po 4 dniach. Przynajmniej tak chciał Nicolas. Jego wybranką była makijażystka Erika,
ale już 4 dni później złożył do sądu prośbę o unieważnienie małżeństwa. I faktycznie świadkowie w zeznaniach mówili, że Nicholas chyba nie do końca wiedział, że bierze ślub. Był ponoć bardzo pijany i ponoć nawet wyrażał sprzeciw, ale w sumie doszło do ślubu. Mimo wszystko sąd odrzucił wniosek, więc Nicholas musiał czekać na rozwód, który nastąpił w maju 2019 roku. Co ciekawe, tak krótkie pożycie małżeńskie nie sprawiło, że jego żona nie postanowiła wnieść o alimenty od męża. Argumentowała to tym, że jej wizerunek został nadszarpnięty, reputacja również. Natomiast w 2021 roku Nicholas Cage po raz kolejny postanowił związać swoje życie z kobietą poprzez związek małżeński. Była to 26-letnia Rico. Ślub odbył się w Las Vegas. Ceremonia była specjalnie zaplanowana na 16 lutego z tego powodu, że była to urocznica urodzin nieżyjącego ojca aktora. Wybranka Nicholasa pochodzi z Japonii, para poznała się na planie filmowym i później właściwie cały swój związek prowadzili online, ponieważ była pandemia, nie mogli do siebie latać, nie mogli się zobaczyć, ale to nie przeszkodziło im zbliżyć się na tyle, by Nicholas postanowił się oświadczyć. Zrobił to także online. Jej ulubionym kolorem jest czarny, więc chciała mieć czarne złoto i czarny diament. Dostosowałem go, spersonalizowałem, a następnie wysłałem do niej. Proszę bardzo, można teraz wiele rzeczy robić online, praca zdalna już nikogo nie dziwi, zdalny związek oraz zaręczyny także. Ostatecznie, kiedy obostrzenia zostały zniesione, można było już latać do Stanów, para się spotkała, wzięła ślub i teraz są razem. Myślę, że to dobrze, bo zdalnie jednak jednej rzeczy na pewno nie dałoby się zrobić, dokonać. Chodzi tutaj o poczęcie dziecka, bo Nicholas Cage i jego żona ogłosili, że spodziewają się dziecka, z czego są bardzo, bardzo dumni i zachwyceni. Sam Nicholas, jeśli chodzi o wychowanie swoich dzieci, mówi, że daje im bardzo dużo swobody i wolności, bo jak podkreśla, wielu rodziców krzywdzi swoje dzieci, narzucając im to, co mają w życiu robić, ponieważ sami rodzice uważają, że to będzie dla dzieci najlepsze, a dzieci muszą same wybrać swoją drogę. Tutaj myślę, że rozsądne podejście, więc miejmy nadzieję, że dzieci Nicholasa Cage'a będą zadowolone z tego, co robią w życiu. Jak będzie dalej wyglądać jego kariera? Do końca nie wiadomo. Mam nadzieję, że jeszcze nastąpi w niej zwrot. Być może uda się Nicholasowi troszeczkę unormować swoje sprawy zawodowe, finansowe. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Nicholas Cage głodem na pewno nie przymiera. Natomiast fajnie by było, gdyby mógł sobie pozwolić na taki komfort, by brać filmy, które są najlepsze dla niego, w których się najlepiej zrealizuje i w których będziemy my również chcieli go oglądać. Chociaż czasem te głupotki też nie są złe, więc jeżeli Wy lubicie nowe filmy z Nicholasem Cage'em, to oczywiście w komentarzu napiszcie mi, które najbardziej. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Zaproponujcie mi jakąś inną hollywoodzką gwiazdę, o której powinnam powiedzieć. I oczywiście do zobaczenia, a w karcie są inne odcinki, jeśli macie jeszcze trochę czasu. Buziaki, pa!